rozśmieszyłem się tymi brawami. Proszę Państwa, witam Państwa z ogromną przyjemnością. Chciałem bardzo podziękować wszystkim za obecność na kolejnym sympozjum. Mówię to z pełną świadomością, ponieważ dzięki właśnie sympozjum i dzięki panu profesorowi jestem w swoim życiu już drugi raz w Zawierciu. Mimo że urodziłem się w Sosnowcu, jakoś mój rower nie dojeżdżał do tej miejscowości. Może dlatego, że kiedyś tu była huta ogromna, no i był smołk. Teraz jest to uzdrowisko i chwała za to. Proszę Państwa, chciałem powiedzieć, że jestem właściwie w takim dość specyficznym nastroju ze względu na w ogóle ogólny nastrój w naszym kraju i nie chcę specjalnie żartować, mimo że czasem mi się nie udaje, mimo wszystkich okoliczności, ale ponieważ zwykłem zaczynać od czegoś, co powinno Państwu w głowie w jakiś sposób zostawać, od czegoś mądrego, posłużę się cytatem, bo wybrałem takie zdanie, które wydaje mi się, że jest adekwatne do tego, co wszyscy albo prawie wszyscy czujemy, rozumiemy. Jest to zdanie, które powiedział Adolf Rudnicki, wybitny polski pisarz pochodzenia żydowskiego, zresztą absolwent Akademii Handlowej, który powiedział tak: jeśli jeszcze wolno narzekać, to po co narzekać? To jest zdanie wymagające przemyślenia na osobności, więc nie wiem, czy do wszystkich dotarło po prostu. Mówię o sensie tego, co miał autor na myśli, ale do mnie dotarło głęboko, zwłaszcza jak zacząłem myśleć na ten temat sam. Wydaje mi się, że to zdanie wymyślone gdzieś tam w głębokiej komunie w latach 80., 70. bardzo, że tak powiem, przyrasta do rzeczywistości, w której się znajdujemy. Ale wiadomo, że sednem naszego spotkania jest poznanie kolejnej wielkiej osobowości, którą zapraszamy tu na sympozjum jako człowieka niespodziankę. Powiem Państwu, że ja obliczyłem, że uczestniczyłem już w tych spotkaniach, począwszy od tego, że sam byłem niespodzianką. To będę wspominał, ponieważ 8 godzin czekałem na wejście w malutkim pokoiku. Nie wiedziałem, na czym to polega, to przyjechałem niestety o 8 rano, a byłem pilnie strzeżony. Troszkę jedzenia, ale zimnego kompletnie, nieważne. To było w Zakopanym. No ale potem już jakoś to tak wspólnie z organizatorami załatwialiśmy, żeby ta osoba nie zjawiała się wcześniej niż 3 godziny przed, prawda, żeby miała jakiś taki jeszcze ludzki odruch patrzenia na innych ludzi. I powiem Państwu, że w historii, a prowadziłem już tutaj spotkania z parunastoma osobami z różnych bardzo dziedzin, jeszcze nigdy się nie zdarzyło, żeby osoba, która tu za chwilę się pojawi, tak długo była namawiana. Ja nie wiem, może to jest 5 lat, może 4 lata i tylko dzięki ogromnemu autorytetowi profesora, bo mimo że ja go znam z 40-50 lat, to ja nie byłem dość przekonywujący, tylko, więc chciałbym, żeby Państwo docenili sam fakt pojawienia się, bez względu na to, co powie, może nic nie powie, nieważne, ale po prostu to jest naprawdę wielki zaszczyt dla tego sympozjum, bo on się nie pojawił już w wielu miejscach, w których był o to proszony i to tak gorąco i żadne pieniądze, nic w ogóle nie tak. Już nie mówię, że on dopłaca właściwie do tego, żeby tutaj być, ale ale po prostu no, to jest naprawdę ogromna niespodzianka i wielkość tego sympozjum i wielki autorytet profesora spowodował, że on tutaj będzie. Proszę Państwa, jest wielką postacią polskiej kultury, działa w specyficznej dziedzinie, jest właściwie instytucją kultury, jest osobą rozpoznawalną przez małe dzieci, które się go boją, pewną grupę odłamu Radia Maryja, która go nienawidzi. Nie wiem dlaczego, bo to podobno chrześcijanie. Po prostu, proszę Państwa, to jest naprawdę fascynujący człowiek, wielki autorytet, moralny, to, ale nagrodzony historyczną wielką nagrodą miasta Krakowa. W Warszawie jeszcze do tego nie doszli po prostu, no, ale są inne problemy, 4. linia metra, prawda, tamtego, ale kiedyś do tego dojdzie, że taką nagrodę w Warszawie również dostanie. Czekamy, aż będą jego ulice, pomniki. Po prostu jest to ktoś naprawdę fantastyczny. Nie powiem, jaki uprawia zawód, dlatego, że gdybym to powiedział, to nie zabrzmiałoby tak jego nazwisko, jak powinno zabrzmieć. Proszę Państwa, gościmy dzisiaj Andrzeja Mleczkę. Chwileczkę, spokojnie, ja zaczynam. Usiądź. Ale dlaczego ja nie mogę zacząć? Dlatego, że ty jesteś gościem, tutaj... a ja jestem gospodarzem. No ktoś jest ważniejszy. Chciałem zacząć od tego, że tak się bałeś potwornie, trząsłeś się, prawda, że nikt cię nie rozpozna. Mało nie umarłem, tak. Że nikt cię nie rozpozna, tu zobacz jaka owacja, udawana radość. No bo wcześniej poprosiłeś o to pewnie. W ogóle nie prosiłem. Mówiłem, jak trudno cię było namówić na to spotkanie i chciałem zacząć od takiego pytania, dlaczego tak nie lubisz takich spotkań? Ja może odpowiem inaczej. Odpowiem, dlaczego się zgodziłem. Otóż, proszę Państwa, coraz częściej w mojej galerii, do której wszystkich zapraszam, na Świętego Jana przychodzą ludzie różni i dyskretnie pochylając się do sprzedawczyni w galerii, pytają się, przepraszam, czy pan Andrzej jeszcze żyje? I w związku z tym postanowiłem dać dowód swojego istnienia, przynajmniej tej grupie ludzi, która tutaj jest. I w związku z tym witam Państwa w Zawierciu, mieście seksu i biznesu. Przepraszam, rozśmieszyłem się słowem biznes, bo po prostu na ten. Andrzeju, chciałem cię zapytać i proszę cię, żebyś nie zdziwił się, jakie zadaję pytania, dlatego że chciałbym na przekór sobie z tytułu mojej długoletniej z tobą znajomości, że po prostu wiem o tobie bardzo dużo. Oczywiście nie uzurpuję, pewnych rzeczy nie wiem, ale się domyślam. I chcę powiedzieć, że po prostu chciałbym cię zapytać o twoje początki, bo mnie to interesuje. W którym momencie, jako osoba urodzona w Tarnobrzegu, z tego co wiem, prawda, zorientowałeś się, że jesteś genialnym rysownikiem? Kiedy dostałem pierwsze honorarium za rysunek. Było to dawno temu, zrozumiałem, że to ma odrobinę sensu. A tak mówiąc serio, to nie wiem jak było u ciebie, ale ja właściwie już od 4. roku życia rysowałem non-stop. Nie wiem dlaczego. Pytałem mnie, dlaczego rysowałeś? No bo taką miałem potrzebę. Ale dlaczego zacząłeś robić te mniej czy bardziej zabawne rysunki? Nie mam pojęcia, bo taką miałem potrzebę. A że któregoś dnia postanowiłem wysyłać te rysunki do różnych pism. To był rok 71. Ale kolejna... wtedy już wiedziałeś, że płacą za to? Wiedziałem, ale jeszcze nie wiedziałem ile. I pod tytułem eksperymentu wysyłałem do różnych gazet. Z reguły dostawałem informacje na druk jeszcze za wcześnie, aż któregoś dnia, i był to dzień bardzo ważny w moim życiu, dostałem z pisma Student. Pewnie większość z Państwa nie pamięta, bo są za młodzi. Natomiast profesor Purchla może już pamiętać, bo ma swoje lata. Było to pismo... Ja słyszałem o Studencie. Było to pismo takie jak na tamten czas niezwykle undergroundowe, w którym tamta władza jakby pozwalała na pewne takie, jakby to określić, miejsca, w których można było troszkę poszaleć. To były kabarety, z którymi ty miałeś do czynienia. To były niektóre pisma, którym jednym z nich było pismo Student. To były filmy, które można było obejrzeć w DKF-ach. I to pismo Student opublikowało mój pierwszy rysunek i tak poszło. Pochwalę się tylko, że to było pismo, w którym drukował również Staszek Barańczak, świeć Panie nad jego duszą, Adam Zagajewski, który mam nadzieję, że wreszcie dostaje tego cholernego Nobla, bo się już nie może doczekać, Julek Kornhauser, który był świetnym poetą, niestety no, wydał córkę za mąż. Wydał córkę za mąż. Pamiętam, jak przychodził z zagadką za narciarza tej wielkości. Co powiedziałeś? Że wydał za narciarza, mówię. Tak. Ja myślałem, że powiedziałeś jajcarza. Chociaż trochę. No i tak to się zaczęło. A później, jeżeli już cię to interesuje, jak wyglądało to w ten sposób, że jakimś cudem, i to jest przykład na to, jak przypadek może wpływać na losy człowieka, bo gdyby nie ten przypadek, to pewnie byłbym w tej chwili architektem w Zawierciu albo gdzieś, nie wiem. Zawiercie może żałować, że nie jesteś architektem tutaj. Nie powinno żałować, bo byłbym marnym architektem, jak pamiętam. Natomiast rysunki moje zobaczył ktoś, kogo znowu być może będą pamiętać ci starsi, mianowicie Adam Kreczmar i jego przyjaciel Jonasz Kofta, którego chyba jednak większość pamięta. I Jonasz mnie przekonał, że powinienem sobie dać spokój z architekturą. Zanieśli obaj moje rysunki najpierw do ITD, później do pisma Szpilki, które już nie wychodzi. Nawiasem mówiąc, ciekaw jestem, dlaczego w ogóle nie ma pism satyrycznych w Polsce. No ale to już inne pytanie. No i od tego czasu się zaczęło. Krzysztof Teodor Teplis, który był naczelnym tego pisma, też nie żyjący. Ja nie wiem, właściwie co o kimś mówię ostatnio, to nie żyje. Nie wiem, co się porobiło. Mów o mnie. A tak a propos, to zawsze byłem najmłodszy. Do szkoły poszedłem rok wcześniej, do liceum rok wcześniej, na studia rok wcześniej. Byłem najmłodszym rysownikiem w Szpilkach, bo miałem tam 21 czy 2 lata. Zawsze byłem najmłodszy i nagle w każdym towarzystwie jestem najstarszy. I jest to trochę wkurzające, mówiąc szczerze. Ja jestem starszy od ciebie o rok. No i to widać. No tak. Po prostu mam na to przygotowaną odpowiedź, ale ponieważ jestem osobą niesłychanie taktowną i unikam mowy nienawiści, to zostawię twoją puentę, która jest bardzo dobra. Dziękuję bardzo ci, dobra. Jesteś w końcu zawodowcem. Mi się podobało. Jesteś zawodowcem. Dlatego lubiłem pracować w duecie, bo nigdy nie ścigaliśmy się na puenty. Jak ktoś powiedział lepszą, to wiadomo, że ten drugi jest przegrany, i mimo że usiłuje, prawda, jeszcze coś powiedzieć. Nawiasem mówiąc, a propos właściwie mówiąc prawidłowo akcentując, to Krzysia zobaczyłem po raz pierwszy właśnie w duecie w klubie Zaścianek. Ja miałem pewnie lat 18 albo 19, on był już starszym facetem 21-letnim. 19,5. I nie wiem, po co to powiedziałem, pewnie dlatego, że sobie akurat przypomniałem. No tak. No tak. Chciałbym cię zapytać, czy ty masz świadomość, że właściwie masz parę osobowości i jedną znam jako osobowość niesłychanie uporządkowaną i profesjonalną, a drugą znam prywatnie jako osobę, która nie wie, gdzie co jest, nie potrafi obsłużyć najprostszych urządzeń, typu telefon, umawia się na przykład ze mną w Krakowie, w tym czasie masz do mnie pretensje, że jesteś w Warszawie, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Czyli ten świat nieuporządkowany. Czy to się nie kłóci i czy to ci nie przeszkadza w życiu? Przeszkadza. Przeszkadza. Nawiasem mówiąc, właśnie przypomniałem sobie, że niedawno zamówiłem taksówkę na dworzec w Krakowie, a okazało się, że czekała na dworcu w Warszawie. Ale to jest jeden z wielu przypadków, kiedy rozkojarzenie naprawdę jest moją słabością i wcale nie jestem z tego zadowolony. Natomiast z drugiej strony moja natura, podobno taka natura jest koziorożca, 5 styczeń. 5 stycznia słyszę... Spóźnione, ale najserdeczniejsze. I w związku z powyższym zbijesz mnie znowu z pantałyku teraz, nie pamiętam, co chciałem powiedzieć. No, kombinowałeś w sprawie, co ci przeszkadza. W zasadzie to mi wszystko przeszkadza. No dobrze, wiedziałem, że to nie będzie łatwo. Ale faktem jest, że każdy koziorożec podobno jest niezwykle uporządkowany. Ja jestem bardzo uporządkowany, tylko że mi to nie wychodzi. Tak bym to w skrócie ujął. No dobrze. To teraz chciałem cię zapytać, to mnie interesuje, znaczy wszystko mnie interesowało, o czym mówiłeś do tej pory, ale to mnie interesuje szczególnie, chodzi mi o proces powstawania rysunku. Od czego się zaczyna? Nie chodzi mi oczywiście o samo dotknięcie ołówkiem, czy pędzelkiem, czy czym tam masz, prawda, samego narysowania. Co jest najpierw? Zacznę może od tyłu. Dają ci pieniądze. To też. Ale tak prawdę mówiąc, to jest to wyjątkowo nudny proces, to rysowanie. I kiedy niedawno, bo teraz się zrobiła taka moda na to, że różnego rodzaju artyści czy ludzie jakoś tam troszeczkę, czy mniej, bardziej znani, wydają swoje wspomnienia czy wywiady rzeki. Sam wydałeś ich wiele. Wywiadów rzek. Nie, to nie były wywiady, to było własnoręcznie napisane. No dobrze, ale tak czy inaczej miałeś o czym pisać. I zwróciło się do mnie jakieś 3 wydawnictwa ostatnio, ponieważ moda na to jest, ponieważ zostałem chyba ostatnim, który nie napisał wspomnień w Polsce. Zwróciły się do mnie 3 wydawnictwa, żebym właśnie coś takiego wykonał. Albo jako osobistą taką wypowiedź książkową, albo też, żeby ktoś ze mną przeprowadził wywiad. Ja w pierwszym odruchu się zgodziłem, tym bardziej, że jest to związane z dość poważną zaliczką, ale okazało się, że ja niewiele pamiętam. Potem jest gorzej, bo honorarium jest od ilości sprzedanych, a tu no się właśnie człowiek obawia, że nikt nie kupuje, prawda? To, no i to jest ryzykowne, tak. I okazało się, że ja niewiele pamiętam i zacząłem rozpytywać moich bliskich, co mi się w życiu zdarzyło. No i tam mi ktoś tam powiedział, że to, że śmo, że owo, ale nie uzbierało się tego na całą książkę i dlatego sobie to odpuściłem. Ale do czego ja zmierzałem? Zmierzałeś do odpowiedzi na moje pytanie. A jak brzmi, jak wygląda proces twórczy? Tak. No jest on niezwykle nieciekawy, w związku z tym chciałem powiedzieć, że moje życie w ogóle jest nieciekawe i nawet pomyślałem sobie, że gdybym pisał tą książkę, to fajnie by było sobie coś wymyśleć, bo właściwie prawdziwy artysta powinien albo być narkomanem, albo psychopatą, wariatem, albo przynajmniej alkoholikiem, chociaż to jest takie banalne, bo właściwie co drugi Polak tutaj się kwalifikuje. I ani jedno, ani drugie, ani trzecie nie wchodzi w rachubę. W związku z powyższym nie napisałem tej książki, a zmierzałem do czego? A, do tego, że... Jak powstaje rysunek. Rysunek, tak. I proszę Państwa i drogi Krzysztofie, rysunek powstaje tak i mogłem właściwie od tego zacząć, ale chciałem, żeby wypowiedź była dłuższa. Taka nie mów takich długich zdań, bo znowu zapomnisz. A mianowicie wygląda to tak, że ja sobie na przykład idę, coś mi przyjdzie do głowy. Na przykład. Jak mam kartkę papieru, to zapisuję. Jeżeli nie mam kartki papieru, to jest to stracony pomysł, bo nie jestem w stanie go zapamiętać dłużej niż 5 minut. Kiedy to dlatego nie wychodzisz z mieszkania. Zawsze staram się być blisko do kartki. Dokładnie. Ale pocieszam się tym, że kiedyś, czasem nawet mam tak, że idąc z pokoju do drugiego pokoju nie mogę tego pomysłu donieść i zapominam w korytarzu. Ale pocieszyłem się tym, że kiedyś Marek Raczkowski opowiadał, że on w momencie, kiedy sięga po ołówek, już zapomina. W związku z tym są gorsze przypadki. No i kiedy już mam ten pomysł, go sobie zapiszę szczęśliwie, to sobie go wkładam do takiej specjalnej szufladki. Na szufladce jest napisane na jednej pomysły lepsze, a na drugiej pomysły słabsze. A jak je rozróżniasz? No, przy pomocy intelektu. Aha. I kiedy nadejdzie... Kiedy nadejdzie pora na przykład terminu w polityce, czy terminu w jakimś innym piśmie, czy też jakiegoś innego terminu, to ja wtedy szukam, przeglądam te pomysły i czasem niektóre się nadają. Czyli rozumiem, że pomysły to nie jest tak, że jest pomysł i od razu rysujesz, tylko że z szuflady wyciągasz po prostu. Tak, bo ja nie lubię rysować, mam za mało czasu, mam już swoje lata, o czym wspomniałem i nie chcę mi się marnować czasu. I tak sobie myślę, narysuję, rysunek się zmarnuje, nikt go nie wydrukuje, nikt go nie będzie chciał i pójdzie psu. No. Co dalej? Psu? I pójdzie się... Rozumiem. No w każdym razie się zmarnuje. O, tak bym to na może najkrócej ujął. Tak. No tak czy inaczej rysuję tylko wtedy. Kiedyś pamiętam, to rysowałem, czy ktoś tego chciał, czy nie chciał, czy było zapotrzebowanie, czy nie było. Czy miałeś rysunki w szufladce, prawda? Od razu. Nie same pomysły. Tak. Czy marnowałeś czas po prostu? Trochę marnowałem czas, ale człowiek młody czas marnuje. Polecam to młodym do przemyślenia. A co robisz, powiedz, co twoim zdaniem w twoim wypadku nie jest marnowaniem czasu? Wiesz, to jest problem złożony, dlatego że ja tak naprawdę uwielbiam marnować czas. Uwielbiam się nudzić. Chciałbym, żeby się w ogóle nic nie działo. Żeby nie było żadnych, żeby w telewizji były same nudne informacje, albo żeby w ogóle nie było żadnych informacji. Żeby nic mnie nie inspirowało. Żeby świat zamarł w takim bezruchu. Stopklatce. Tak. Stopklatce. I wtedy czułbym się najlepiej. Ja wiem, że to jest nietypowe, że większość ludzi chce, żeby ciągle igrzyska. Były igrzyska i żeby potrzebują takiego drażnienia swoich emocji, swojego mózgu, swojego umysłu. Ja nie chcę popadać w megalomanię, ale ja nie potrzebuję tego drażnienia, ponieważ bez tego też sobie podrażnię, wiesz. Natomiast nie chciałbym właśnie jakiś afer. Chciałbym mieć święty spokój, ale boję się, że to się nigdy nie zdarzy. No dobrze, wejdźmy w te obawy. To znaczy to, co nas otacza, jest jedną wielką obawą po prostu i to jest drażniące. Jest to drażniące. Jest to drażniące, a... Dla mnie, bo być może nawet jestem pewien, że większość ludzi nie jesteś sam. Też chciałbyś mieć święty spokój? Tak. I dlatego z takim spokojem prowadzę to spotkanie. Ale chciałem nawiązać do tego, co kiedyś powiedziałeś, a co nas chyba łączy, jak ja myślałem o, w sposób poważny o swoich dokonaniach satyrycznych w innej dziedzinie. Wiedziałem, że w pewnym momencie zacznie mówić o sobie. O sobie, tak. Nie, ale to chciałem nawiązać i powiedzieć, że mnie to łączy i to jest duma z tego, że nas to łączy, że po prostu nie jesteś zwolennikiem, żeby w swojej twórczości chwytać to, co jest na gorąco dookoła ciebie, że to jest na chwilę, a my się cieszymy z tego, jeśli coś, co robimy i co ma jakiś wymiar, nazwijmy to w cudzysłowie, satyryczny, jest ponadczasowe, prawda? Dokładnie tak. Przy czym bardzo wiele mam szacunku dla rysowników, którzy potrafią komentować coś, co akurat w danym momencie się zdarzyło i o czym nikt następnego dnia nie będzie pamiętał. Ale mnie interesuje zawsze swoista synteza i mówiłem to już wielokrotnie. Znaczy, mówiąc znowu element megalomanii, chciałbym, żeby taki rysunek, mimo że on w jakimś sensie dotyczy pewnej sytuacji czy pewnego zjawiska, za 5-10 lat był również w miarę zabawny i zrozumiały przede wszystkim. Tak. Ja Państwu powiem, że posiadam taki rysunek, oryginał, który Andrzej na moje zamówienie zrobił dla święta pracowników zakładów papierniczych produkujących papier welwet. I to był taki, to znaczy to jest taki rysunek, że w sowie siedzi, przepraszam, w dziupli siedzi wielka sowa i naprzeciwko niej taka mała sówka i ta wielka sowa mówi: wyścieliłam sobie całą dziuplę papierem welwet, bo jestem po prostu bardzo mądra. I to jest synteza. Robiłem lepsze rysunki. Nie, a widzisz, a mnie rysunek pożółkł, a papier welwet mam wyścielony cały pokój. Bo jestem po prostu bardzo mądry. Krzysiu, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast co ja chciałem powiedzieć? Kokiet. Nie, nie kokiet, naprawdę. Coraz gorzej z tą moją pamięcią. Nie pamiętasz, co mówisz. No dobrze, że są te szufladki z pomysłami. Przeczytałem również, bo się przygotowywałem do tego spotkania, że najbardziej u artysty cenisz co? Nie pamiętasz. Nie. No właśnie, dobrze, że przeczytałem. Że cenisz talent. Pracy nie cenisz. Też cenię, ale to sprawa wtórna. Pytam o to dlatego, bo chciałbym dojść do zagadnień ekonomicznych ze względu na naszą publiczność, która w przyszłości w różny sposób od strony ekonomicznej będzie oceniała to, co robi artysta. Czy uważasz, że artysta powinien być najlepiej wynagradzany ze wszystkich zawodów? A jeśli tak, to za co? Nie, no to pytanie jest źle sformułowane, ponieważ są artyści. Jak nie, mówimy o artystach utalentowanych. No, na pewno powinni być lepiej niż są wynagradzani w Polsce, to jest pewne. I to mówię nie bez kozery, ponieważ zawsze, kiedy rozmawiam o pieniądzach, to mi się przypomina... Przeczytałem jakiś czas temu, nie wiem, czy ci to mówiłem, listę rankingową najlepiej zarabiających artystów amerykańskich. I okazuje się, że to było kilka lat temu, że najlepiej zarabiającym artystą amerykańskim wcale nie jest żaden aktor, wcale nie jest żaden piosenkarz, tylko wyobraź sobie Niejaki Schulz. Pewnie Państwu to nic nie mówi, nie wiem, czy Tobie to coś mówi, ale pewnie niektórzy widzieli takie trzyobrazkowe historyjki, to się nazywa Peanuts i to jest Charlie Brown, Buda, piesek i facet, ten, który robi to się nazywa tam, jak jest pasek po angielsku, stripe, no wiecie o co chodzi, to ten facet rysujący te paski mógłby sobie kupić tą całą plejadę. I niedawno obejrzałem listę rankingową nieżyjących, bo Schulz już nie żyje, nieżyjących artystów i okazało się, że on jest już drugi, bo wyprzedził go Presley. Także wyobrażasz sobie, jak jestem wkurzony? Wyobrażam sobie i podzielam to, ale ja znalazłem sposób, bo jak się dowiedziałem, że Tiger Woods jest pierwszym sportowcem, który zarobił więcej niż $1 miliard, to zacząłem grać w golfa po prostu. No. Być może Państwo nie wiecie, jest to jeden z nielicznych, wybitnych golfistów polskich, który zaliczył... Przesadzaj. Proszę? Przesadzasz. No. Ale w każdym razie z tego, co mi opowiadałeś, zaliczyłeś już praktycznie wszystkie pola golfowe największe na całym świecie. Czego ja nie rozumiem. Kiedyś Krzysio w swoim domu, w którym już nie mieszka, pamiętam, wbił taki patyk w ziemię, położył na tą piłeczkę i pokazywał mi właśnie, jak się macha tym kijem, ale absolutnie mnie tym nie zachęcił. Bardzo ciekawe opowiadanie to było, tak, po prostu wszyscy na to czekaliśmy, na ten, żeby to było opowiadanie, jak cię nie zachęciłem do golfa. Ale nie musiałem cię zachęcać, ponieważ okazało się, że w przeciwieństwie do ministra Szyszki sadzisz drzewa. Tak. W zasadzie. A czy też na złość mu? Czy... Wiesz co, dorobiłem do tego ideologię i teorię, że robię to mu na złość, a tak naprawdę dlatego, że znowu powrócę do wieku, powoli powracam do mojej młodości, do ojca i dziadka leśników, do czasów, kiedy chowałem się i młodość spędziłem w Puszczy Sandomierskiej. I jakby całe moje dzieciństwo, jak wiesz, dzieciństwo jest zawsze najważniejsze dla każdego z nas. Całe moje dzieciństwo to właśnie przyroda, zwierzęta. No i w tej chwili w moim ogrodzie w Tyńcu uwielbiam sobie sadzić drzewa. Posadziłem ich, no pewnie z 400 już i cały czas mi mało. Ale to było słabe pytanie. W związku z tym chciałbym przejść do tego, co jest aktualne, a wiem, że mimo, że cię chciałbyś mieć święty spokój, interesujesz się tym, co się dzieje dookoła. Powiedz mi, jako wnuk leśnika, co z tymi dzikami? Mam bardzo... nie pytam, czy byś strzelał do lochy, ale chodzi mi o to, czy ty rozumiesz ten problem, bo na pewno w Puszczy Sandomierskiej były dziki, prawda? No były. Powiem, bardzo wiele było. Natomiast powiem Mówimy o dzikach. Wiem. Ale zastanawiałem się, co odpowiedzieć, bo odpowiedź nie jest łatwa. Ponieważ tutaj mam niezwykle mieszane uczucia. Z jednej strony jako przyjaciel zwierząt oraz w ogóle przyrody, kobiet też, to jestem przeciw, ale z drugiej strony jakbyś zobaczył, jak mi zryły ostatnio mój ogród, stąd te mieszane uczucia. Rozerwały siatkę, słuchaj, wczoraj czy przedwczoraj 30 dzików krążyło wokół mojego ogrodu i starały się tam... W centrum Krakowa? No nie, no ja nie mam ogrodów przy rynku, tylko w Tyńcu koło Krakowa. Aha. No i tam już są tereny leśne. Także może nie ciągnijmy tego tematu, bo jeżeli... Bo wystrzelałbyś niektóre, tak? No niekoniecznie, ale chciałbym je uprzejmie z tego miejsca poprosić, żeby się tam nie właziły. Ja pamiętam, kiedy byłem posiadaczem ogrodu, że mnie nie dziki denerwowały, tylko krety, które mi zryły wielokrotnie. Ale to jest do wytrzymania, wiesz? No nie, no wiesz... Kretyni mnie bardziej interesują niż krety. Przeczytałem w gazecie, że jest taki przedsiębiorca, który mieszka w Świnoujściu, który potrafi pozbyć się kreta z mojego ogrodu, ale jak się dowiedziałem, że on na lawecie przywozi trabanta i wpuszcza rurę od tego trabanta do kanału, który wykonał kret, to mu zapłaciłem za przejazd i powiedziałem, żeby jechał z powrotem, bo po prostu to mi się nie mieściło etycznie w głowie. Ale rozumiem, ponieważ wiem, że się wyniosłeś z tego domu, to jednak... Krety zostały tam po prostu i sobie królują. No dobrze. Andrzeju drogi, powiedz mi, co cię denerwuje w polskiej rzeczywistości? Wszystko. Wszystko? Wszystko. Wszyscy politycy? Wszystko. Wiem, że cię denerwują reklamy, bo jako architekt, taki przeczytałem... Mówisz o zewnętrznych takich... O zewnętrznych, tak, że jedziesz przez... Na takiego wywiadu udzieliłeś, że jedziesz przez Podkarpacie i nie widzisz gór, tyle jest... Ty czytałeś wywiady ze mną? Oczywiście, że tak. No, chciałem się dowiedzieć czegoś o tobie naprawdę. Kolega poważnie potraktował tą rozmowę. No tak, tak. Widzisz, mogę przerzucać się z temat na temat i wszystko ciebie dotyczy. To jest ciekawe pytanie, ale w zasadzie poprosiłem o następne może. Dlaczego? No dobrze, wjeżdżałeś kiedyś do Krakowa od strony Miechowa? Słuchaj, ja pamiętam jak... Nie widać w ogóle Krakowa, nie chodzi o smog. Wystarczy wybrać się w którymś z krajów skandynawskich na wycieczkę samochodem. I ja pamiętam, jak po raz pierwszy pojechałem tam wiele lat temu do Danii. I nie wiedziałem, o co chodzi, dlaczego tam mi się tak strasznie podoba. Góry niby, znaczy takie pagórki niby takie same, wszystko takie same, nic takiego, drzewa takie same, droga taka sama, a dlaczego tak przyjemnie się jedzie? No i nagle zorientowałem się z wrodzoną sobie bystrością, że po prostu nie ma tam reklam. Kiedyś widziałem z kolei jakiś facet zrobił taką wizualizację Warszawy, bez reklam. Bez reklam. No to po prostu zrobiło się piękne miasto. Piękne miasto, tak. Tak. No, mówmy o Krakowie też, bo to jest... W Krakowie w centrum się trochę poprawiło. Profesor Purchla by może potwierdzić. Mianowicie w związku z tą decyzją miasta, jak to się nazywa, panie profesorze, park kulturowy, tak. I zniknęły duże reklamy. I znowu mam mieszane uczucia, bo musiałem zdjąć moją dużą reklamę. Ale per saldo jestem zadowolony. Andrzeju, kiedyś udzieliłem takiej wypowiedzi na twój temat i chciałbym to dzisiaj podtrzymać i powiedzieć, zapytać cię o zdanie, co na ten temat sądzisz, że jesteś jedynym liberałem, który ma prawicowe poglądy. Czy ty się z tym zgadzasz? Nie. Dlaczego się nie zgadzasz? Dlaczego ty tak twierdzisz? No dlatego, że znam wiele tematów, które łączą cię z naszą prawicą. Jeżeli to bardzo niewiele, a najwyżej jeden, którego wolałbym nie poruszać. No dobrze, czyli jednak wychodzi na moje. Dobrze. Ale gdybym miał jednak podsumować, to 99% absolutnie to moje poglądy są sprzeczne z obowiązującą normą. Okej, dobrze. To w takim razie poruszmy jeszcze jeden temat. Mianowicie znam wiele twoich albumów. Parę dostałem w prezencie. Kupiłem w twojej galerii skarbonkę niedawno. Nie była tania, ale... Gdybym był, to byś dostał zniżkę naprawdę. A ja nie potrzebuję łaski po prostu, żebyś chodził potem i mówił, że dawałeś skarbonki, prawda? Nie o to chodzi. Nie, ale chciałem zapytać o twój stosunek do całej akcji tak zwanej mitu, czyli o twój stosunek do... Oczy ci się zaświeciły, prawda? Dlaczego? Ja bym wolał, żebyś zadawał mi pytania, gdzie mógłbym odpowiedzieć w sposób jednoznaczny, bo lubię, jak mówi pismo, tak, tak, nie, nie odpowiadać. A tutaj co drugie pytanie ale jest takie, mnie, że... Ale mnie te wątpliwości, bo może to wynika z tego, że mną też targają wątpliwości w sprawie różnych akcji i na przykład wczoraj się dowiedziałem, że na Podkarpaciu to jest jedyne miejsce, które nie podpisało ustawy o przemocy wobec kobiet i premier Szydło pochwaliła za to, na Podhalu, przepraszam bardzo, nie na Podkarpaciu. No i chyba nie musisz mnie pytać, jakie mam zdanie na ten temat. Muszę. No to pytaj. Co myślisz o mitu? Najpierw powiem, co myślę o tym debilnym przepisie, że za pierwszym razem można komuś przylać. Oczywiście jest to typowo prawicowy bełkot. Ale jeśli chodzi o mitu, to znowu mam mieszane uczucia, bo jak sobie przypomnę moją młodość... Ja cię wtedy nie znałem jeszcze. Ale mówiąc troszkę bardziej serio, to ja przez mitu miałem niezły kłopot. Mianowicie było to rok czy 2 lata temu. Ja mam na swojej stronie, na swoim właściwie fanpage'u, co tydzień pojawia się coś, co się nazywa Słowo na Niedzielę i tam daje albo swoje, albo cudze aforyzmy. Przy czym, żeby była jasność, ich zabawność mnie głównie interesuje, bo jak się mówi, że cygan dla żartu dał się powiesić, nie jest ważne w sumie, w co ten żart uderza, ważne, żeby było zabawnie. Tam daje swoje i cudze. I coś mi strzeliło do głowy, żeby dać na tym cotygodniowym, w tym cotygodniowym bloku moją genialną myśl, której teraz żałuję, że ją wykonałem. Mianowicie napisałem, że molestowanie brzydkich kobiet powinno być karane łagodniej. No i śmichy, chichy się skończyły, kiedy serwer się zablokował z ilością bluzgów pod moim adresem. Ciekawe, dlaczego? Ja w ogóle tego nie rozumiem. No dlatego, że obraziłem żeńską część społeczeństwa, którą uwielbiam niezależnie od wieku, wyglądu i czegokolwiek. Ale wszystkie kobiety, czy tylko te... Co wszystkie kobiety? Obraziłeś? No nie wiem, obraziłem te, które pisały, a było ich dziesiątki. Kongres Kobiet zaprotestował do polityki, zażądał, żeby mnie usunąć z łamów polityki. Do tego doszło, że musiałem napisać sprostowanie w Onecie. Dorota Wellman poprosiła mnie, żebym się wytłumaczył, bo oni też mają problem z tą ilością protestów przeciwko mojej skromnej osobie i musiałem... Jak się wytłumaczyłeś? Wytłumaczyłem się w ten sposób, że zacytowałem całą masę różnych moich aforyzmów, które były takie bardzo w porządku. A poza tym powiedziałem, że to był żart i że żart rządzi się, co ja będę tobie tłumaczył, rządzi się swoimi prawami i on nie musi być taki znowu grzeczny. Żart rządzi się swoimi prawami w momencie, kiedy odbiorca ma poczucie humoru. Jak ty oceniasz sprawę, i nie mówię tutaj o tej sytuacji, o której opowiedziałeś przed chwilą, w ogóle nasze narodowe poczucie humoru? Czy jest w ogóle coś takiego? To jest pytanie, które zadaje mi większość miłych pań dziennikarek, które gdzieś mnie tam dopadną. Taką właśnie jestem. I... Pierwsze jest, jak powstają rysunki, to już było. A drugie pytanie dziennikarka zadaje, Właśnie. Co pana śmieszy? Co pana śmieszy? Na trzecie, czy Polacy mają poczucie humoru? No i zawsze dla świętego spokoju, żeby nikomu nie było przykro. Serwer nie zatkał. Żeby się serwer nie zatkał. Mówię, że Polacy mają poczucie humoru. Tak mówię, tak grzecznościowo. I dotychczas nawet tak uważałem. Ale powiem ci, że w ciągu ostatnich kilku lat zaczynam powoli weryfikować swój pogląd. Widzisz, ja przepraszam za dygresję. Ja zawsze odpowiadam tak, wiesz, tak błyskotliwie odpowiadam. Ci, co przychodzą do mojej galerii, na pewno mają poczucie humoru. Zapraszam. No a ja chcę ci powiedzieć, że ja na przykład w momencie, kiedy oglądam tysiące śmiejących się Polaków, jak widzę te przez sekundę, bo dłużej nie wytrzymuję, te tak zwane kabaretony i tysiące się tam zaśmiewa Januszy różnych. Bo się chłop za babę przebrał. No, albo sepleni. To doszedłem już do tego, że ja w ogóle nie mam poczucia humoru po prostu. I to mnie przeraża. Czy masz takie momenty? Nie, ja jednak jestem pewny, tak. Tak, pewny, że się. Natomiast coraz bardziej wątpię w to, że Polacy jako naród mają. Chociaż jak zobaczyłem wczoraj ministra Glińskiego, jak wychodzi z... Na ten, to mi się przypomniał taki sketch, jak ja byłem redaktorem, a Wojtek był posłem i ja się go pytałem, co było na obradach, na których ja nie byłem. O taki jest na ten, to była identyczna sytuacja. I dlaczego o tym opowiadam? Dlatego, że władza generalnie nie ma poczucia humoru w ogóle, prawda? Też nie wiem, czy wszyscy. Ja znam paru sympatycznych polityków, których nie chcę tu wymienić. Co powiedziałeś? Mają, przepraszam, bo ja nie usłyszałem. Znam paru polityków. Tak, oczywiście. Który jest sympatyczny? Mam nazwiska podawać? No pewnie, no. Niech się ucieszą. No ale przecież to nie będzie szło do telewizora. To idzie. To nie mówię. To idzie do internetu, tam jest mowa nienawiści powszechna, także możesz mówić. No. Nie, bo jeżeli powiem, to od razu będzie... Że mam, nie, to też, ale jakby sugeruje moje przekonania polityczne, a ja wolę. Mam nadzieję, że to, co robię, jakoś tam świadczy o moich poglądach. No tak, na pewno świadczy. Liberał. Proszę Państwa, moje wyczucie czasu podpowiada mi, że teraz kolejne pytania z Państwa strony. Chcielibyśmy dać taką szansę. Bardzo proszę, żeby głównie odzywała się młodzież, bo pytania ludzi w naszym wieku nas... Tak jest zawsze, wiesz? Tak jest zawsze, ludzie są speszeni. Jest, proszę bardzo. To też dziennikarki zadają. Ulubiony żart, Andrzeju. Zadają, ale powiem panu szczerze, jak czekista czekiście. On się nie kwalifikuje do opowiedzenia w tym. I powiem panu jeszcze jedno. Jest to jeden z wielu, który opowiadał mi siedzący obok mnie Krzysztof Materna. Potem mogę panu opowiedzieć, jeżeli pan to wytrzyma, to znaczy jest pan dzielnym człowiekiem. Proszę Państwa, Andrzej Mleczko jest pierwszym odbiorcą żartów. Ja testuję na nim po prostu, czy to, co mówię, jest zabawne. Żaden z tych żartów się nie nadaje do opowiedzenia tutaj. On się zaśmiewa. No dobrze, kto jeszcze? Ja sobie sam sobie zadam. Jest straceniec. Jana Wołkarz, dzień dobry. Chciałem cię spytać, bo mówił pan właśnie o kabarecie, że śmieszą ludzi takie rzeczy, że mężczyzna się przybierze za kobietę. Śmieszą ludzi żarty, które po prostu wiadomo jak się skończą, ale one się kończą i nagle jest śmiesznie, a jednak nie jest. Więc chciałem się spytać o stand-upie, jak pan to postrzega. Po prostu, czy to jest nowa fala, nowa forma jakaś kabaretu, powiedzmy, która teraz będzie ludzi śmieszyć. Dziękuję. Kiedyś też były stand-upy, tylko nazywały się inaczej. i były wygłaszane przez zawodowców w małych kameralnych salkach. Natomiast rzeczywiście ta moda na stand-upy jest bardzo fajna moim zdaniem i w ogóle mi nie przeszkadza. Wręcz przeciwnie, pojawiło się cała masa takich młodych 20-paroletnich pistoletów, którzy mnie szczerze rozśmieszają. My raczej mówimy z Krzysztofem, jeżeli go dobrze zrozumiałem, o tych takich imprezach na 10 tysięcy osób, gdzie właśnie ma to taki, powiedziałbym, przaśny charakter. Może dlatego, że myśmy się wychowali, jesteśmy z czasów kabaretów trochę mniejszych, czy to Dudek, czy to Egida, kiedy jeszcze normalny był Pietrzak, czy też oczywiście Tej. No i jeszcze było parę, no nie mówię już oczywiście o Jacku Klejfie, i czyli kabarecie. O Piwnicy pod Baranami, Piwnica pod Baranami, o kabarecie starszych panów. Tak, Klejf to Salon Niezależny. Salon Niezależnych. W związku z tym my jesteśmy trochę z innego pokolenia i może to myśmy nie dorośli do tych tłumów. Nie, myśmy dorośli. Ja uważam, że największym powodem tego naszego niesmaku jest to, że te kabarety, które my znamy i na których się wychowaliśmy, w większości dotyczyły osób, które robią to zawodowo, nie z przypadku. Czyli na przykład wybitnych aktorów, którzy brali udział w tych kabaretach. Ci ludzie, którzy w tej chwili zostali uruchomieni jako kabarety, najpierw tak zwane studenckie, to są ludzie z akademika z pewnym poczuciem humoru, którzy zamieniają się w aktorów. I ponieważ oni nie mają zawodowych środków wyrazu, oni korzystają z tego, co jest najłatwiejsze. Czyli pierwsza sprawa to jest kostium, czyli krótkie spodnie, prawda? Jedna skarpetka opada, duże okulary, wypchane cycki, bo grają kobietę i tak dalej, i tak dalej. To są albo seplenio, to są ich aktorskie środki wyrazu. Jak mówimy o zawodowych aktorach, i starszego, i młodszego pokolenia, no to oni się tego nauczyli. Jeśli ktoś jest wybitnym aktorem, to potrafi być również śmieszny na scenie, a ten gatunek, czyli komedia, jest jednym z najtrudniejszych. To nie zmienia faktu, że zawsze mnie fascynowało to, dlaczego jedni aktorzy mogą być nawet świetni, nie mają vis komika, a drudzy mają. Na czym polega ta tajemnica tego, że ktoś wychodzi na scenę i ludzie wybuchają śmiechem, a ktoś inny, żeby się z przeproszeniem, no nie wiem jak starał, to nie będzie to zabawne. To jest jakaś metafizyczna sprawa. Ja jestem racjonalistą, ale w pewnych sprawach uważam, że działa metafizyka. A ja jeszcze chciałem się odnieść do tego, co pan powiedział, stand-up. Andrzej o tym napomknął, ale mnie to na przykład irytuje. Dlaczego nie używamy nazwy, której używaliśmy od niepamiętnych czasów, czyli monolog. Tak zwane stand-upy od czasu kabaretów przedwojennych właściwie były wygłaszane przez tysiące aktorów. I tych, którzy nie żyją, i tych współczesnych, ale stand-uperką była Hanka Bielicka, Jerzy Ofierski, Jonasz Kofta, Jan Pietrzak, Stefan Friedman, Adam Kreczmar, no tysiące różnych, Krzysztof Dałkrzewicz, Zenek Laskowik, po prostu to był monolog, czyli jak ktoś jest sam na scenie i coś mówi i to jest śmieszne, to jest monolog i pisali to zawodowi autorzy. A jeszcze chciałem a propos Pietrzaka, bo ty tak nieładnie o nim powiedziałeś. A bo mnie wkurzał. Wiesz dlaczego? Nie. Bo nie ma nic gorszego, jak zawiedziesz się na kumplu. Przecież ja z nim współpracowałem przez parę lat. Zrobiłem mu kilka okładek jego płyt. Zrobiłem mu kilka plakatów. Robiłem mu świadkiem na moim ślubie. A ja chodziłem na jego imieniny, urodziny. Zrobiłem mu scenografię do kabaretu pod egidą. I nagle coś się porobił. No, nieważne. Ja chciałem coś na jego temat powiedzieć. Otóż w Radiu dla Ciebie był konkurs dla słuchaczy i prowadzący mówi już do tam słuchacza: proszę pana, już pan jest laureatem, odpowiedział pan na 3 pytania. W nagrodę są 2 bilety na występ Jana Pietrzaka, ale muszę panu zadać jeszcze takie zabawowe pytanie, żeby przypieczętować ten pana sukces. Czy jest pan gotowy? Tak, jestem gotowy. Ile jest 2, dodać 2. I pan mówi, że to jest na Pietrzaka, tak? Tak, 7. Ja tylko powiem Państwu małą anegdotę z życia, która wcale nie jest śmieszna, ale mówi nam o naszej rzeczywistości bardzo. Mianowicie byłem niedawno na ślubie naszego rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara i podszedł do mnie na imprezie młody człowiek i przedstawił się i mówi: wie pan co, mnie tata przyprowadził do pana, jak ja miałem 7 lat i byłem z tatą w galerii, ale ja w tej chwili jestem doradcą Adama Bodnara i żeby była jasność, nie mam nic wspólnego, jeśli chodzi o poglądy mojego ojca. Moim ojcem jest Jan Pietrzak. Był to Mikołaj Pietrzak, prawa ręka Adama Bodnara, ale to tak na marginesie. No dobrze, mam nadzieję, że moje dziecko tak nie będzie musiało mówić o mnie. Proszę bardzo, czy ktoś jeszcze z Państwa chciał zapytać o coś, bo musimy kończyć, dlatego że czeka na Państwa. Mamy swoje lata. Tak, to pierwsze. Po drugie no, czeka na Państwa biesiada. W cudzysłowie oczywiście. Też można się troszkę napić. Czy ktoś jeszcze? Nie ma. Nie ma pytań. Proszę Państwa, z ogromną przyjemnością chciałem powiedzieć, że nasza rozmowa skończyła się w pełnym szczęściu Andrzeja, który wiele rzeczy pamiętał. I chciałem jeszcze raz w imieniu pana profesora Hausnera i licznej grupy osób, która zmusiła go do pobytu razem z nami, serdecznie mu podziękować. Andrzej Mleczko. Przepraszam bardzo, ale to jest pytanie, na które nie mogę odpowiedzieć i proszę wycofać to pytanie. Wycofane? Tak? Ponieważ ta rozmowa miała się zakończyć jeszcze jedną niespodzianką, bez pytania, czyli odsłonięciem rysunku Andrzeja Mleczki i to jest pierwsza część niespodzianki. A druga część niespodzianki specjalnie przygotowana po pierwsze ze względu na miejsce naszego pobytu, czyli Zawiercie, po drugie ze względu na autorytet pana profesora Hausnera, to jest to, że Państwo w prezencie otrzymają rysunek Andrzeja Mleczki. Każdy będzie mógł go sobie zabrać i zrozumieć. Ja tylko chciałbym przeprosić, że niektóre z nich są dozwolone do lat 18, ale patrząc po sali widzę, że wszyscy co najmniej 18 mają, także miłego oglądania. I niektórych nie mogą oglądać osoby powyżej 50 roku życia po prostu, bo to jest... Przepraszam, czy ktoś może mi pomóc odsłonić, bo to jest bardzo... To jest chyba kołdra. Możemy? Proszę bardzo. Chyba tylko pierwszy rząd zobaczy albo w ogóle. Może opowiedz. Nie, ja niczego tak nie... To każdy będzie mógł podejść, ponieważ jest jedna rzecz, której nie trawię w ogóle, mianowicie opowiadania swoich rysunków, zresztą cudzych też. Z okazji 48. sympozjum z cyklu Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna Andrzej Mleczko. Uwaga, osoba, która dowodzi Radą Nadzorczą. Jeżeli to, co napisano w kiblu, jest prawdą, musimy zawiadomić prokuraturę. Proszę Państwa, Andrzej Mleczko. Biesiadę czas zacząć.